Justyna Ostrowska, Kurier Pionkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu Kuriera. A w tym serwisie informacyjnym między innymi turniej walentynkowy w piłkę siatkową, debiut Rafała Grabowskiego na zawodowym ringu, 9. powiatowa gala mistrzów sportu. Burmistrz miasta Pionki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty konkursowe można składać do 2 marca. Szczegóły konkursu dostępne na stronie www.pionki.pl. Zawodnicy klubu tanecznego KIK Pionki zajęli czołowe miejsca podczas Pucharu Polski Boogie Woogie w Chełmie. Puchar Polski Boogie Woogie 2018 w Chełmie odbył się 10 lutego w sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury. Organizatorami turnieju byli Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie wraz z klubem Boogie Opus Twist Chełm oraz Polskim Stowarzyszeniem Boogie Woogie. Zawodnicy piątkowskiego klubu KIK Pionki po raz kolejny odnieśli ogromny sukces i uplasowali się na świetnych miejscach. Kategoria dzieci: Szymon Gogacz i Amelia Sompur, miejsce drugie. Kategoria juniorów: Jakub Kozłowski, Oliwia Michalska, miejsce pierwsze. Jakub Olejarz, Izabela Zawadzka, miejsce drugie. Michał Petkow, Klaudia Grabowska, miejsce czwarte. Kategoria seniorów, pierwszy start: Filip Chmielnicki, Aleksandra Koral, miejsce trzecie. Karol Galant, Dominika Kwiatkowska, miejsce piąte. Zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Swoje 15-lecie obchodziło Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, oddział w Pionkach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w niedzielę 11 lutego, a zakończyły zabawą ostatkową w Miejskim Ośrodku Kultury. Światowy Dzień Chorego połączono z jubileuszem 15-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, oddział w Pionkach. Pierwszym opiekunem, a także inicjatorem powołania KSN, oddział w Pionkach, był ówczesny wikariusz w parafii pod wezwaniem świętej Barbary, ksiądz Gabriel Marciniak. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już w niedzielę 11 lutego mszą świętą. W poniedziałek 12 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury z tej okazji odbyła się zabawa ostatkowa. W zabawie karnawałowej udział wzięli podopieczni z KSN Oddział w Pionkach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach, Szkoły Specjalnej działającej przy Zespole Szkół imienia Jędrzeja Śniadeckiego, WTZ przy Polskim Związku Głuchych w Radomiu, WTZ Nadzieja z Radomia oraz WTZ z Jedlanki Starej i z Jedlińska. Muzyczne poranki to już cykliczna impreza dla najmłodszych, organizowana w Centrum Aktywności Lokalnej. W ostatnim czasie odbyła się edycja zimowa. Już po raz kolejny w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbył się muzyczny poranek z aktywnym udziałem naszej małej publiczności. Tematem przewodnim była aktualna pora roku – zima. Dzieci podczas spotkania z artystami ze szkoły muzycznej słuchały muzyki, w tym piosenek związanych z zimą, ale również same brały aktywny udział śpiewając, tańcząc oraz grając na nietypowych instrumentach takich jak plastikowe słomki czy kartki papieru. Pracownicy Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach zaplanowali na 13 kwietnia kolejny muzyczny poranek, tym razem związany z wiosną. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia! Wydział Sportu i Rekreacji zorganizował walentynkowy turniej piłki siatkowej dla par. Impreza cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Udział w nim wzięło blisko 80 osób. W
czwartek, 15 lutego na hali sportowej odbyła się już kolejna edycja turnieju walentynkowego w piłkę siatkową. Turniej został zorganizowany przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta. To już trzecia edycja turnieju walentynkowego par. W ubiegłym roku nie robiliśmy tego turnieju, gdyż w tym czasie były egzaminy w szkołach i nie było na tyle uczniów, a w tym roku mamy naprawdę dużą ilość par. Blisko 40 par, 80 zawodników i zawodniczek. Podzielonych na trzy kategorie: szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych, a także szkoły średnie. Dla zwycięzców mamy przygotowane puchary, a dla wszystkich zawodników pamiątkowe medale i słodki poczęstunek. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe medale oraz słodkie upominki. Zwycięzców dodatkowo nagrodzono pucharami, które ufundował burmistrz miasta. I gratuluję. Dobra, brawa, podstawówki. Rafał Grabowski ma za sobą debiut na zawodowym ringu. Pionkowski bokser w czwartej rundzie pokonał zawodnika z Białorusi i zakończył walkę przed czasem. Rafał Grabowski, pięściarz z Pionek, wygrał swoją pierwszą walkę na zawodowym ringu. Gala odbyła się 16 lutego w piątek w Wyszkowie i można było ją oglądać na żywo w Polsat Sport. W czwartej rundzie podczas gali boksu zawodowego pionkowski bokser pokonał przed czasem zawodnika z Białorusi. Gratulujemy świetnej walki i życzymy dalszych sukcesów. Miasto Pionki już od kilku lat wspiera finansowo pana Rafała. Zawodniczki Pionkowskiego Klubu Sportowego Centrum Tanksu do Pionki najlepsze na 9. Powiatowej Gali Mistrzów Sportu w Radomiu. Wyróżnienia również powędrowały do sportowców tego klubu. Tradycyjnie w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu odbyła się w sobotę 17 lutego 9. Gala Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego. Spotykamy się na 9. Gali Mistrzów Sportu Powiatu Radomskiego. Gali, której gospodarzem jest starosta radomski Mirosław Świętczyk i przewodniczący Powiatowej Rady Sportu Ryszard Kosiec. Na imprezę licznie przybyli sportowcy, trenerzy, działacze, władze samorządowe oraz rodziny odznaczonych sportowców. Gościem specjalnym tegorocznej gali był Grzegorz Skrzecz, legendarny pięściarz. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo mi miło, że mogę być w takim gronie tak licznych sportowców. Kiedyś się pochwalę. Słuchajcie, byłem na jednej sali z tym, a on zdobył złoty medal olimpijski. Także cieszę się, dla mnie to jest zaszczyt. Niesamowity wynik osiągnęli zawodnicy Klubu Sportowego Centrum Tanksu do Pionki. W obu kategoriach rocznik urodzenia 2002 i młodsi oraz rocznik urodzenia 2001 i starsi brylowali zawodnicy tego klubu. No, jestem oszołomiony takim obrotem sprawy. No, w zasadzie wzięliśmy wszystko, co można, dlatego że no, zwycięstwo w jednej kategorii, zwycięstwo w drugiej, do tego jeszcze dwa wyróżnienia. No ale to jest jakby pokłosie tego dobrego sezonu, tej naszej wspólnej pracy. Cieszy mnie bardzo to, że to nie zawsze ci sami zawodnicy, tylko pojawiają się nowi, którzy jakby dołączają do tego grona tych swoich kolegów. No super. Wiadomo, że ta rola tych trenerów, instruktorów jest duża. To nie jest tylko moja zasługa, bo mamy w klubie w tej chwili szeroką kadrę instruktorską. Jest Paulina Woźniak, jest Paulina Banaszek, jest Piotr Olszewski, chyba wymieniłem wszystkich. No jest jeszcze Stanisław Wiśniowski, który nas wspiera. Trener Rafał Wojda nas wspiera boksersko. Także to jest już w tej chwili taki sztab ludzi i myślę, że rzeczywiście ten team jakiś tam stanowimy. No i to jest jakiś tam, powiedzmy, tego wynikiem jest sukces gdzieś tam na końcu wypisany.
pierwszej kategorii wyróżnienie powędrowało do Kacpra Trzosa, gmina Pionki, a pierwsze miejsce zajęła Oliwia Pańczak, miasto Pionki. Jestem szczęśliwa i szczerze mówiąc to nie spodziewałam się w ogóle, że zostanę wyróżniona, ale cieszę się, że mi się udało. Oliwia, twój największy sukces, przypomnijmy dla naszych widzów. Moim największym sukcesem w roku 2017 były zawody w Częstochowie, Taekwondo International, i tam zdobyłam złoto w kategorii kadetek starszych do minus 42 kg w light kontakcie. Na tych samych zawodach zdobyłam wicemistrzostwo w point fightingu do minus 1,55 m. Zdobyłam też... Jestem mistrzynią Polski w kategorii do minus 42 kg w point fightingu na mistrzostwach kickboxingu w Rydzynie i dzięki temu tytułowi zostałam powołana do kadry Polski i mogłam reprezentować Polskę na mistrzostwach Europy w Macedonii. Mama Oliwii, która przed chwilą otrzymała najwyższą kategorię w 2002 i młodsi. Jak się mama czuje? No jak się czuję? Bardzo dobrze. Jestem zaskoczona mile. No, szczęśliwa i tyle mogę powiedzieć. Na tej gali bardzo dużo było mówione o ogromnej roli rodziców, bo to oni zawożą, przywożą, kupują i wspierają. To jak wygląda taki tydzień mamy? No dobrze. Nie wiem. No, Oliwia już jest na tyle duża, że sama sobie radzi. Wcześniej faktycznie trzeba było ją wozić. No jak są jakieś zawody, no to wiadomo, trzeba też się przygotować i ją odwieźć, przywieźć, także... W drugiej kategorii wyróżnienie otrzymał Grzegorz Amanowicz, miasto Pionki, a pierwsze miejsce Aleksandra Grzywacz, gmina Pionki. Myślę, że to jest tyle emocji, że nadal do mnie nie dociera ten fakt. Jestem bardzo szczęśliwa, tym bardziej, że także udało się wygrać mojej koleżance z klubu i to się wydaje jeszcze bardziej nieprawdopodobne. Takie filigranowe dziewczyny ładne i brylują na dzisiejszej gali. Ola, to teraz zapytam się, dlaczego akurat sztuki walki? Wszystko tak naprawdę stało się przez przypadek, bo jak już kiedyś wspominałam, zaczęło się od tego, że obserwowałam mojego brata na treningu. I dopiero właśnie pierwsze treningi, samo spróbowanie sprawiło, że chciałam zostać i robić to, więc polecam wszystkim, żeby chociaż spróbowali, bo nie wiadomo, właśnie czasem może być to dla nas ogromnym zaskoczeniem. Ola, dziękowałaś wszystkim w imieniu waszej kategorii. Stres był? Był ogromny i naprawdę nie spodziewałam się zwycięstwa, a jeszcze samo przemówienie, no naprawdę ogromny stres. Nie jestem przyzwyczajona do takich wystąpień. To teraz na koniec przypomnijmy twoje największe osiągnięcia. Moim zdaniem jest to złoty medal na Pucharze Świata i oczywiście sam start w Mistrzostwach Świata w Kickboxingu i Europy. Wszyscy nominowani do konkursu dostali zestawy sportowe ufundowane przez starostę radomskiego, statuetki, pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo bony na zakupy w radomskich sklepach. I to już ostatnie nagrody, jakie dzisiaj. Podczas gali doceniono również trenerów, wychowawców, a także szkołę. Wyróżniony został Tadeusz Chmielewski z Pionek oraz Piotr Kuciara z gminy Pionki. Jestem bardzo zadowolony, że coś takiego mnie spotkało. To teraz przypomnijmy, panie Tadeuszu, dla osób, które by nie wiedziały, chociaż pewnie mało takich, czym się pan zajmował do tej pory i za co to wyróżnienie? No to jest wyróżnienie za wieloletnią pracę w klubie sportowym Proch w piłce nożnej, szkolenie dzieci, młodzieży. To takie największe osiągnięcia pana jako trenera? Takich nie mam dużych osiągnięć, takie drobne, tam jakaś kadra Polski, dwóch wychowanków. Dwóch juniorów, wychowanków w kadrze Polski, kilku reprezentantów makroregionu. No, takie tam drobne osiągnięcia. Drobne z przymrużeniem oka. No, to można powiedzieć. Panie Tadeuszu, to ja gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo, ale nie spodziewam się już sukcesów sportowych. Ponieważ? Ponieważ zakończyłem w tamtym roku karierę sportową, a troszeczkę się zajmuję teraz pomocą w klubie.
takich sprawach marketingowych, żeby jakoś ten klub istniał i pokazał się chociaż na terenie województwa mazowieckiego. Na zakończenie imprezy na wszystkich czekał okolicznościowy tort oraz słodki poczęstunek. Przygody Kuleczki to tytuł spektaklu, który obejrzeli najmłodsi podczas ostatniego poranku teatralnego w Centrum Aktywności Lokalnej. 18 lutego 2018 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach odbyło się przedstawienie teatralne dla najmłodszych pod tytułem Przygody Kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń w wykonaniu teatru Ptasie Melodie z Warszawy. To wspaniała historia o marzeniach i przyjaźni. Uczy, jak bardzo wiele można zdziałać, gdy się w coś mocno wierzy. Premierowa bajka była w pełni autorska i została entuzjastycznie odebrana przez dzieci i dorosłych. Aktorzy mieli bardzo dobry kontakt z dziećmi, publiczność aktywnie uczestniczyła w przedstawionym spektaklu, a uśmiechy na twarzach widzów były najlepszym dowodem na to, że przedstawienie wszystkim się podobało. To już wszystko, co przygotowaliśmy w tym tygodniu dla Państwa. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny serwis informacyjny.